Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu kampania Daj Życie, czyli zwiększenie świadomości o dawstwie i transplantacji. Będzie kolej do Kozienic. Widzisz ograniczenia? Dostrzeż możliwości. Liczba transplantacji narządów wzrasta, niestety także liczba oczekujących na przeszczep. Dlatego Sejmik Województwa rozpoczął w 2022 roku kampanię edukacyjną Daj Życie. Jej celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Mazowsza na temat dawstwa i transplantacji narządów, a także szkolenie personelu medycznego. Kampania Daj Życie to kompleksowe działania edukacyjne, które obejmują szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i koordynatorów transplantacyjnych oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami medycyny. Celem kampanii jest zwiększenie liczby dawców narządów i tkanek oraz poprawa komunikacji z rodzinami potencjalnych dawców. My tą kampanią uczyliśmy, w jaki sposób trzeba jednak zdecydować o tym, że można od osób zmarłych pobierać narządy czy tkanki. W ten sposób ratujemy wiele żyć, bo w naszych szpitalach marszałkowskich odbywają się takie właśnie pobierania narządów i w ten sposób wiemy, że ratujemy życie. Uważam, że jest to bardzo rozsądna inicjatywa, żeby Urząd Marszałkowski, samorządy włączały się także w takie akcje donacyjne, które powinny odbywać się również w skali całego kraju, ale mogą i regionalnie. Jest to bardzo ważne, ponieważ Mazowsze jest dużym województwem i zawsze tutaj duża była aktywność transplantacyjna. Warto zauważyć, że liczba przeszczepów narządów w regionie Mazowsza znacząco wzrosła w wyniku tych działań. W ubiegłym roku w marszałkowskich szpitalach przeprowadzono 56 skutecznych pobrań narządów, w tym 51 wielonarządowych. Do października 2023 roku narządy pobrano od 76 zmarłych dawców, z czego 68 było dawcami wielonarządowymi. Na terenie województwa mazowieckiego, jak porównujemy się rok do roku, to będzie mniej więcej 25, może nawet 30% wzrost liczby donacji. Działania te są niezwykle istotne, ponieważ liczba osób oczekujących na przeszczepienie narządów wciąż rośnie, a Polska wciąż pozostaje poniżej europejskiej średniej pod względem liczby pobranych narządów. Jeśli chodzi o liczbę dokonywanych przeszczepień, identyfikację dawcy, no to my dzisiaj w Polsce jesteśmy na poziomie 10,5 mniej więcej dawcy na milion mieszkańców, natomiast Hiszpania to jest 40 dawców na milion mieszkańców. W okresie od 2022 roku do listopada 2023 roku w 5 warszawskich ośrodkach transplantacyjnych przeszczepiono 1037 narządów pobranych od zmarłych dawców i 128 narządów od dawców żyjących. Aktualnie na krajowej liście oczekujących na przeszczepienie znajduje się 5348 osób. Pociągiem z Kozienic do Dobieszyna. Na budowę linii kolejowej Sejmik Mazowsza przeznaczył 45 milionów złotych. Blisko 23,5-kilometrowy odcinek linii kolejowej sprawi, że mieszkańcy gminy Kozienice i Głowaczów będą mogli szybciej i łatwiej dotrzeć do Radomia i Warszawy. Projekt zakłada budowę 5 punktów obsługi pasażerskiej oraz budowę 2 mostów kolejowych. Myślę, że to jest bardzo istotny projekt dla mieszkańców powiatu kozienickiego, łączącego to ważne miasto ze stolicą i ze stolicą subregionu. W ciągu kilku lat powiat koziński uzyska dobre, nowoczesne, ekologiczne połączenie i tam będą operowały, co zadeklarowaliśmy, koleje mazowieckie. Udało się w zasadzie w całości sfinansować te 15% wkładu, które by musiały podnieść zarówno gmina Kozienice, jak i Głowaczów. Jest to inwestycja bardzo istotna ze względów społecznych, bo rozwój Mazowsza również zależy od kolei. Budowa linii kolejowej to także nowe możliwości rozwojowe dla miasta i powiatu. Na pewno bezpieczny transport ekologiczny, ale także dający możliwość pracowania na przykład w Warszawie, mieszkania w Kozienicach, co jest też ważne dla naszych mieszkańców. Do tej pory uczniowie wybierali szkoły tam, gdzie był dostęp, natomiast Kolej Plus wpisuje się idealnie w naszej gminie w walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i mam nadzieję, że również sprawi to, że otworzymy się turystycznie. Inwestycja powstanie w ramach projektu Kolej w Kozienicach, likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego, który został zakwalifikowany do programu Kolej Plus. Jego łączna wartość to ponad 321 milionów złotych, z czego 45 milionów złotych pochodzi z budżetu województwa. Na Mazowszu mieszka ponad 674 tysiące osób z niepełnosprawnościami. To ponad 12% ogółu mieszkańców województwa. Samorząd Mazowsza wspiera środowisko osób z niepełnosprawnościami, docenia także tych, którzy pomagają, czyli wolontariuszy.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przeprowadziło kampanię społeczną pod hasłem Widzisz ograniczenia? Dostrzeż możliwości, która miała pokazać, że osoby z niepełnosprawnością to bardzo zróżnicowana społeczność z ogromnym potencjałem. Chodzi o to, żeby szerokim rzeszom społeczeństwa, w tym również młodzieży, przekazać taką myśl przewodnią, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi członkami naszej mazowieckiej wspólnoty. Chcemy tą kampanią pokazać, że niepełnosprawność nie jest wykluczeniem, że musimy włączać te osoby do życia społecznego, kulturalnego, zawodowego. Chcemy powiedzieć przedsiębiorcom, że osoby z niepełnosprawnością to są niezwykle dobrymi pracownikami. W ramach kampanii w tramwajach, autobusach czy lokalnych kinach wyświetlane były spoty przedstawiające cztery osoby z różnymi niepełnosprawnościami, dla których nie istnieje słowo ograniczenie. Wykorzystują one swoje talenty i pasje do samorealizacji. Nasze środowisko zasługuje na to, by pokazać te lepsze strony, a nie tylko mówienie o nas w kontekście tych słabych, tych biednych, bo wydrzemie w nas olbrzymi potencjał. Samorząd województwa prowadzi wiele działań, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami integrację społeczną. Dofinansowuje tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej, czy dostosowuje obiekty służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a także oferuje wstęp za symboliczną złotówkę do marszałkowskich muzeów i teatrów. Realizacja wielu kampanii społecznych czy inicjatyw, nie tylko tych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc wolontariuszy. Dlatego samorząd Mazowsza już po raz 13 w ramach mazowieckich barw wolontariatu nagrodził najbardziej zaangażowanych w niesienie pomocy bliźnim. Wolontariat jest niezwykle istotnym elementem takiego dojrzałego społeczeństwa. Ta gala służy temu, żeby docenić, nagrodzić, no i propagować ideę wolontariatu. Ta nagroda jest na pewno dla mnie ogromnym zaskoczeniem i wielką radością, ponieważ ona też może mnie dalej rozwinąć w tym, co robię i bardzo się z tego cieszę. Każdy uśmiech innego człowieka właśnie mnie podtrzymuje w tym niesieniu pomocy po prostu innym ludziom. Myślę, że właśnie dlatego to robię. Od samego początku zajmowaliśmy się logistyką transportów humanitarnych wysyłanych bezpośrednio do Ukrainy oraz darów, które przyjeżdżały z różnych części Europy i świata po to, żeby trafiły do osób potrzebujących zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Po raz pierwszy w historii konkursu laureata wybierali także mieszkańcy województwa. W głosowaniu internetowym najwięcej głosów zdobył Bartosz Gnojewski z Przasnysza. Jako wolontariusz razem ze swoim stowarzyszeniem Arena Dobra prowadzimy bardzo wiele akcji na terenie naszego, takiego można powiedzieć, lokalnej społeczności, lokalnej ojczyzny. Między innymi jesteśmy zaangażowani w odbiór żywności, przekazywanie jej do jadłodzielni oraz wspomaganie innych placówek wychowawczych w naszym mieście. Każdy z laureatów otrzymał nagrodę finansową w wysokości 2000 zł. Aż 622 inwestycje udało się w tym roku zrealizować w subregionie ciechanowskim dzięki wsparciu województwa mazowieckiego. Władze Mazowsza przeznaczyły prawie 155 milionów złotych na budowę dróg, boisk czy rozbudowę placówek medycznych i edukacyjnych. Od kilku tygodni Sejmik Województwa podsumowuje tegoroczne wsparcie dla poszczególnych regionów. 20 realizowanych przez władze Mazowsza programów wsparcia to odpowiedź na realne potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i lokalne samorządy. To prawie 900 milionów złotych w tym roku i to jest też nasz plan na przyszły rok. W tej chwili rozpoczęliśmy pracę nad budżetem, bo pierwsze czytanie na ostatnim posiedzeniu Sejmiku. Budżet zapowiada się rekordowy, przekroczy 8 miliardów złotych i prawie miliard, czy ponad 500 milionów chcemy przeznaczyć na te programy wsparcia. Wszystkie będziemy kontynuowali. W regionie ciechanowskim najwięcej środków przeznaczyło na przebudowę ulicy Zabrody w Mławie, drogi powiatowej w Kuklinie i powiecie Półtuskim, budowę krytej pływalni przy liceum ogólnokształcącym w Żurominie oraz na rewitalizację przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu w Płońsku. Dzięki tym programom możemy realizować duże inwestycje, wielomilionowe, dzięki programowi Mazowsze dla rozwoju. Tu wspieramy od lat ochotnicze straże pożarne. Wspieramy koła gospodyń wiejskich, wspieramy sołectwa. Wszystkie te programy służą wsparciu działań samorządów lokalnych, ponieważ
bez tego wsparcia samorządy lokalne nie mogły realizować tych inwestycji, które są niezbędne dla poprawy życia mieszkańców. Warto pomagać, ale też realizować te przedsięwzięcia, które wypływają, wynikają od mieszkańców. Czy to w sołectwach, w gminach, powiatach, w miastach. Myślę, że nie ma samorządu, nie ma miejscowości, w której niewidoczny był, które byłby niewidoczny samorząd województwa ostatniej kadencji. I przyszły rok również taki będzie. Władze regionu inwestują też w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ciechanowie. Tylko w tym roku na przebudowę i rozbudowę oddziału zakaźnego i zakup nowego ambulansu dla placówki samorząd przeznaczył ponad 30 milionów złotych. W ramach poszczególnych programów wsparcie otrzymały również sołectwa, ośrodki kultury oraz miejsca pamięci czy placówki oświatowe. Zrównoważone technologie, innowacje w medycynie, big data czy e-sport to trendy wyłonione w konkursie Innowator Mazowsza. Jury doceniło 4 firmy i 6 naukowców. Celem konkursu Innowator Mazowsza jest nie tylko wspieranie przedsiębiorców, ale także budowanie pomostu pomiędzy środowiskiem biznesowym, naukowym, a samorządowym. Jednym z projektów, który podnosi poziom innowacyjności w naszym województwie, jest Innowator Mazowsza. Pokazujemy te produkty, później je staramy się promować. Też dochodzi do pokazania ich światu, w tym światu produkcji. I w efekcie mamy ten ciągły proces jakby doskonalenia naszej działalności gospodarczej, naszej oferty, naszej konkurencyjności. Konkurs to również doskonała okazja, żeby pochwalić się swoimi naukowymi osiągnięciami, które będą miały lub już mają wpływ na ekologiczną gospodarkę. Stale kurczący się zasób istniejących surowców wymaga innowacyjnych rozwiązań. Wie o tym Anna Detman-Ignatowska, laureatka w kategorii innowacyjny naukowiec. To, czym zajmuję się na co dzień, dotyczy beztlenowego rozkładu materii organicznej. Tak naprawdę badania realizowane w ramach mojej rozprawy doktorskiej dotyczyły zarówno aspektów takich badań podstawowych, czyli poznania mechanizmów, poznania oddziaływań pomiędzy mikroorganizmami, ich metabolizm. Ja skupiam się na tym, aby wykorzystać ten proces jako metodę pozyskiwania alternatywnych źródeł energii, dokładnie biowodoru i biometanu, co jest też z drugiej strony taką propozycją zagospodarowania biomasy odpadowej i ubocznej. Innowacyjne technologie mają wpływ na każdą dziedzinę życia, także na medycynę. Według danych co 10 Polka cierpi na endometriozę, a zdecydowana większość z nich nie wie, że na nią choruje. Średni czas od pojawienia się objawów do zdiagnozowania endometriozy wynosi w Polsce od 6 do 8 lat. Nasza praca skupiła się tak naprawdę na poprawie, unowocześnieniu diagnostyki endometriozy. Jak wiemy, dzisiaj ona potrafi trwać wiele lat. Nam udało się wytworzyć wyrób medyczny w oparciu o badania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który dzisiaj umożliwia już diagnostykę w kilka dni, tak? Czyli porównujemy lata do dni, co znacząco usprawni rozpoczęcie procesu leczenia przez pacjentki. Od 2008 roku kapituła przyznała 88 nagród głównych i 73 wyróżnienia, a pula nagród przekroczyła 1 300 000 zł. Gratulujemy zwycięzcom konkursu, a ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Są takie chwile, które zmieniają cały Twój świat. I tacy ludzie, którzy wskazują Ci drogę. Są takie momenty, w których wszystko jest w Twoich rękach. Warto być wtedy razem i pamiętać o swojej historii. Aby z odwagą patrzeć w przyszłość, mieć wspólny cel, po to by razem sięgać po sukces. I najważniejsze, to mieć dobry plan. Mazowsze. Nasze miejsce na ziemi.